Dobra, dawaj. O, dobra, Allclass chociaż. No. Dobra, dawaj. Demo, fajna czapka, ale kurde, to jest... Przynajmniej znowu... piraczka. Ale craft niestety. To by się przydała. No jakiś tego, jakiś, jakaś broda czy coś. No. Co ty powiedziałeś właśnie broda? Chodziło mi o Olfadera, a nie o to, ale niech będzie, siema. A właśnie, widzę, że już jesteśmy, dobra. Dobry, z tej strony Luigi, a ze mną jest Mr. Mary. Siema. Został zaproszony specjalnie na komentatorkę, ponieważ o ile ja mam doświadczenie w tej grze, 3000, to ty ja przewaliłem wiedzę. Dużo pieniędzy. To też? Za dużo? Tak. Więc tak, witamy w Team Fortressie. Gra wydana w 2007 roku. Jest to first person shooter multiplayer z wieloma trybami, a jeszcze ciekawszymi sytuacjami w samej grze, ale my o tym nie rozmawiamy dzisiaj. My tu jesteśmy stricte, żeby sobie zrobić tutorial, ponieważ chcę was dzisiaj nauczyć, jak się gra w tą fantastyczną grę. Ponieważ tak, ta gra została stworzona przez Valve i tak, ta gra ma sekcję treningową, którą dzisiaj sobie będziemy przechodzić. I ta sekcja treningowa przygotuje was na wszystko, co się dzieje w tej grze w roku 2023. Tak, to jest trochę outdated, jeśli chodzi o tutorial, ale spokojnie damy radę, więc tak. Sobie powoli będziemy rozpoczynali, gra będzie się ładowała, czas za chwilę będzie dopiero, gdy pojawi się, że tak powiem, pierwszy dialog. Możemy to nazwać tutorialowy, to jeszcze poinformuję, więc będziemy sobie powoli zaczynali i... Dobra. Więc tak, kurs treningowy uczy nas, jak grać konkretnymi klasami. Na start będziemy mieli żołnierza, który jest, można powiedzieć, najbardziej standardową klasą w grze. Po prostu jest, cóż, jest mobilna, jest tankowata. Idziesz, strzelasz, masz dużo hapsów. Tak jest, można skakać, jest wszystko fantastycznie. Więc tak, idziemy na środek kursu i będziemy się uczyć strzelać. I musimy się nauczyć zmieniać broni. Bronie możemy zmieniać za pomocą strzałek lub Q lub innych jeszcze scrollów. I na początku mamy pierwsze drewna do rozwalenia i one zawsze są w tej samej kolejności. Czyli proszę bardzo, rakieta, strzelba. Łopata, strzelba, łopata i rakieta. Zawsze to samo, wszystko idzie zgodnie z planem, że rozkuch. Przy okazji warto wspomnieć, że jak widzicie, HUD gry jest bardzo fantastyczny, nawet nie widzimy ile mamy HP ani amunicji, ponieważ gra nie potrafi się nawet poprawnie wczytać tutoriala. To jest tak stare. I teraz będziemy musieli losowo strzelać lub atakować, ponieważ w tym momencie cele pojawiają się w losowym miejscu. Więc ja sobie tu chwilę postrzelam te kuchy, a w międzyczasie możemy oddać do głosu studia. Oczywiście, oczywiście. Dzień dobry, ja właśnie zaczynam swoją zmianę. Poker Face z powrotem i mamy 50 zł od Raja, który mówi pifąż na górze i poświęcone jest to na licytację pifąż całe 50 zł i... Czy fifąż faktycznie jest na... No fifąż nie jest na górze, bo 17 zł wygrywa Grunio, ale może autor miał dobre... dobre intencje. Natomiast El Hunteros wpłaca 10 zł i mówi: "Hey, look buddy, I'm an engineer. That means I solve problems. Not problems like what is beauty, because that would fall within the pro..." O, wróć. Jeszcze nie. "Hey, look buddy, I'm an engineer. That means I solve problems. Ka-ching! Not problems like what is beauty, because that would fall within the purview of your conundrums of philosophy. Ching-ching! I solve practical problems. You..." For instance, "How am I going to stop some big mean Mother Hubbard from teeing me a structurally superfluous knee behind?" The answer: "Use a donate. And if that will work, use more donate." Dziękujemy bardzo. Yep. Dobra, wychodzimy, więc tak, nie miałem czasu na wyjaśnić, co tu się dzieje, po prostu idziemy dalej. Mieliśmy parę botów do pokonania, rozwaliliśmy ich idealnie. Jest tu trochę RNG pod kątem tego, że mogą być boty, które mają więcej lub nie HP. Więc teraz mamy, że tak powiem, sekcję przygotowywaną, więc musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy popchnąć naszych sojuszników, ponieważ są gałganami i nie wiedzą, co robią, żeby ustawić ich do odpowiedniego miejsca, żeby po prostu szybciej doszli do odpowiedniego miejsca. Oraz musimy popełnić tak zwane honorowe wybuchanie się, ponieważ musimy sobie naprawić HUD-a, żebym widział, ile mam HP i amunicji. No i całą resztę, tak. Wcześniej było RNG związane z tym, jakie boty się będą spawnować, ponieważ nasze rakietki, zależnie od dystansu, jaki mamy od wroga, mogą robić od 50 do trochę ponad 100 hapsów, a wrogowie w tej grze mają od 125 do 300 hapsów. I teraz właśnie będzie trochę takie popychanie, bo chcemy, żeby nasi sojusznicy jak najszybciej zajęli punkty, ponieważ to jest Dust Bowl. To jest trzyetapowa mapa, każdy etap ma dwa punkty kontrolne do przejęcia. Plan jest taki, że Luigi zraszuje pierwszy punkt, trochę go przejmie, żeby boty miały tak jakby... chęć dociągnięcia tego punktu i on wtedy już zraszuje na drugi punkt, żeby go przejąć jak najszybciej, jak się tylko stanie dostępny. Tak, bo generalnie boty są bardzo niechętne i chcą nas nauczyć, że punkty się przejmuje, dlatego jeśli boty podejdą do punktu, to one same go nie przejmą, ale jeśli chociaż na chwilę dotkniemy punkt i będzie chociaż trochę przejęty, to one mają takie: "Okej, on rozumie, jak się przejmuje, możemy mu pomóc", więc my tak naprawdę już idziemy do drugiego punktu, a jak widzicie, boty zaczną sobie przemawiać, ale co? To Bydgoszczy chyba, nie wiem.
Czułość myszki? Okej, nie, wszystko się zgadza, po prostu zgubiłem się trochę. No ale jak widzicie, nasze boty sobie nawet ładnie poradziły, pokonały parę botów, my również możemy ich parę pokonać, bo oni, jak widzicie, już przychodziło wsparcie, ale trochę się spóźniło, bo jestem pionerem. Tam widzieliście, że Luigi rozwalił kolejnego innego żołnierza, bo on potrafi dużo zadać, ale scouta nie trzeba było, bo jeżeli boty są na łatwym poziomie i to jest scout, to on z odległości robi mniej niż pierdnięcie komara. Tak jest. Poza tym się stamtąd nie rusza, więc używa swojej mobilności w najlepszym celu, nie mówię na wróć. Medyk, mamy medyka i gra teraz nas uczy, że jest healer w tej grze, który może nam pomóc nadleczając nas, lecząc nas oraz ładując nas specjalnym, aktywowanym Aber Charge'em, który sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni na 8 sekund. No. Lub ewentualnie inny efekt, jeśli mają specjalną bronie, bo jak te bronie mają w bronie w tej grze mają również inne efekty, ale mamy basic tutorial, więc to jeszcze nie było broni w 2013 chyba, nie wiem, nie? Więc tak, chcemy pomóc żołnierza do samego końca, ponieważ żołnierz jest wolny, więc lepiej, żeby był jak najbliżej. I weźmiemy sobie drugą klasę, Pyro, mimo że jest tu gruby, ale gruby jest za gruby, więc on i tak nie zdąży. Pyro ma świetną moc, jeżeli idzie do przodu i nie myśli o niczym innym. Chyba, że w ogóle nie idzie, okej, nie. To... zawiesi się wszędzie. Dobra, trudno, żołnierz sobie sam poradzi, backup. No dobra, tutaj będzie mniej więcej more of the same, więc możemy na chwilę oddać głos do studia. Fantastycznie, my w tym czasie mamy dwie nowe donacje. Adik wpłaca 20 zł i mówi pozdrowienia dla całego GSPS oraz czatowników na live. Te 20 zł idzie na GTA 3 cały run z jednym punktem życia oraz zmianę poziomu trudności na ekspert w Cupheadzie. Dziękujemy bardzo. Oprócz tego mamy 30 zł od Raja, który odpowiada na mój poprzedni komentarz na temat wąża i mówi już jest. Ponieważ Fifąż dostaje 30 zł i w związku z tym Fifąż w tym momencie wygrywa z 450 zł, Runio w tyle o 13 zł. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że zbliża się już niedługo, już około 18, The Wonder Pets Adventures in Wonderland, do którego możemy odblokować jeszcze dwa utrudnienia za pomocą licytacji. Do zamknięcia tej licytacji brakuje nam 721 zł. Wpłacajcie na tę licytację, ponieważ na pewno chcemy zobaczyć, jak Pushinero z zasłoniętymi oczami przechodzi grę jedną ręką, drugą rozwiązując zagadkę logiczną, a to wszystko dzieje się na macie do tańczenia. Do tego Trackmania DS też jest coraz bliżej zamknięcia, 483 zł i zobaczymy dodatkowe trasy, w tym jedna również z zasłoniętymi oczami. Nie chcecie tego przegapić. Tutaj można było zobaczyć, że ta ostatnia część, ostatnia noga do Zbaula zaczęła się szybciej, bo nie musieliśmy czekać minuty, bo gra nam pokazała, jak działają teleporty inżyniera. I teraz tak, musimy pilnować się, żeby tu boty przypadkiem wyszły, bo mogą wyjść, nie zawsze to robią. I teraz możemy sobie powoli wychodzić, ale musimy poczekać na konkretny dżingiel, czyli w tym momencie teraz. Ponieważ jeśli byśmy wyszli za szybko, to gra by nie uznała, że przeszliśmy to, bo się pojawia konkretny screen mówiący gratuluję, przeszedłeś tutorial, ale nam się nie pojawi, ponieważ mieliśmy menu otworzone. Więc teraz gramy drugą klasą, jest to Demoman. Jest to postać bardziej defensywna, chociaż również ma umiejętności ofensywne. Głównie obsługuje się wybuchającymi bombami, które mogą wysadzić wielu przeciwników na raz. I teraz właśnie się nauczymy, że mamy granatnik, który możemy spudować. Granatnik! Mam jedno oko, pamiętajmy o tym, bo ja teraz gram jak postać, nie mam percepcji, więc muszę sobie jakoś radzić. Więc tak, pojawia się 5 zestawów tych właśnie, okej, to było ciekawe, manekinów, jeszcze jeden na nas czeka. Jeśli go pokonamy, to strzelamy wtedy w powietrze, tam się pojawia kolejny, już go nie ma, dziękuję. Teraz musimy pokonywać kolejnych przeciwników z tymi trapami, więc przygotowałem ich jak najwięcej, żeby jak najwięcej złapać. Teraz liczę, że po prostu będą wpadały w moje pułapki, żebym za dużo bomb nie marnował oraz czasu. Okej, ten postanowi być mnie miły. I jeszcze ostatni set. Okej. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Teraz muszę załadować sobie do trzech bombek, żeby trafić ich wszystkich naraz. I teraz sobie przygotowuję jeden potężny strzał, bo jak przytrzymamy strzał, to wtedy jesteśmy w stanie wyszedć dalej i pokonać kolejnego manekina. I będziemy mogli sobie powoli przychodzić do następnego. Więc teraz przechodzimy do szpiega i szpieg to jest autoscroller. Ponieważ musimy poczekać, aż gra nam przedstawi tutorial i później są etapy typu skradanie, uczenie się jak przebierać i tak dalej, ale nie. Ponieważ mamy nóż i nie pokonamy nożem tej wieżyczki, chyba że nacisnę Q i wtedy mam saper. Ponieważ zmieniłem szybko broń, więc mam coś, czego nie powinienem mieć w tym momencie, więc wykorzystamy to do pokonania działka. Gra będzie miała takie, ej, czekaj, on jest na końcu tutoriala, bo pokonał działko. No to jest na końcu tutoriala i będziemy praktycznie pod sam koniec. Więc póki gra będzie nam przedstawiała, jak się używa niewidzialności, to my możemy na chwilę oddać głos do studia. Oczywiście, Tomcio wpłaca nam 5 zł i mówi inżynier granie. Dziękuję, inżynier granie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze i oprócz będzie. Tego mamy też 50 zł od Halamixa. O Boże, Halamixie. Który mówi na złotą patelnię. O Boże. Dziękujemy bardzo i te 50 zł idzie na Trackmania DS. Dodatkowe trasy, w tym jedna z zasłoniętymi oczami. Dziękujemy bardzo. W tym momencie do Trackmania brakuje 432 zł, a do The Wonder Pets na wszystkie utrudnienia 721, więc zachęcamy do dalszego wpłacania na tę licytację. Dzięki.
wyliczone co do wszystkiego. To nie jest tak, że ja go przywoływałem. Wszystko jest zgodne z planem. I Engineer Gaming, mamy jeszcze inżyniera, który jest już totalnym autoscrollerem, ponieważ będziemy musieli budować odpowiednie budowle i będziemy musieli po prostu czekać, aż nam metal się pojawi. Więc tak. Masz jakąś historyjkę? No mam taką historyjkę, ponieważ Team Fortress to jest głównie gra multiplayer, więc to pytanie, jak można robić speedruny? No. Basic Training to jeden sposób, drugi sposób to tryb PvE, czyli Man vs. Machine, który można, no to jest generalnie, ogólnie to jest kasyno z dodatkowymi krokami, ale ma też tryb za darmo, w którym można speedrunować te mapy. I żeby speedrunować te mapy, potrzeba nam, to znaczy, ja kiedyś próbowałem organizować ekipę do speedrunów, zrobiliśmy może 2 runy i od tamtego czasu się trochę sypało, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany speedrunowaniem Man vs. Machine, to proszę się do mnie odezwać na kanale na TF2 na Polish Speedrunners. Ja się nazywam Mary i tam się proszę odzywać. Potrzebujemy 6 rosłych chłopa, bądź inaczej, żeby po prostu zrobić jakieś speedruny. Nie wiem, nie mówię, żeby było jakoś fajnie, szybko, ale przynajmniej żebyśmy się pobawili, bo ogólnie dużo jest memoryzacji w speedrunach MVM i potrzeba 6 osób, więc to jest po prostu powód, dla którego mało osób to robi, ale fajnie się po prostu zegrać i pomęczyć jakieś mapy jakiś czas. Tak, MVM to jest jeszcze jeden z tych niewielu trybów, których akurat się dobrze bawię w tej grze. Jest jeszcze tutorial. No. Więc teraz czekamy, żeby zbudować kolejną pierwszą wieżyczkę i tak, uderzamy ją 2 razy, idziemy po amunicję. W ten oto sposób zdążymy ją wybudować, ulepszyć ją do końca i będzie metal już kolejny gotowy, ponieważ musimy ulepszyć go na 3 poziom. I tak, ulepszamy tutaj uderzając na sprzęt i tak, uderzając sprzęt, gdy się buduje, sprawia, że to się buduje szybciej. Nie próbujcie w tego domu, tak się nie naprawia rzeczy, to nie jest Engineer Gaming. Nie próbujcie, bo sobie wszystko poprzecie. Więc tak, jak już mamy działko zbudowane, to idziemy ze strzelbą i idziemy na Bierać. Tutaj ma być segment, w którym ma nam gra pokazać, że ej, to działko jest fajne, ono cię obroni. Ale nie, my się obronimy sami. Okej, okay, ja mam dzisiaj same krytyki, to jest fantastyczne szczęście. Gdybym jeszcze takie miał podczas ranów, byłoby fajnie. Więc tak, podnosimy zasobnik, stawiamy go tutaj, teraz stawiamy teleport już tu za chwileczkę. I teraz postawiamy drugi teleporter tutaj i teraz już mamy wspaniałą rodzinkę i wszystko jest po prostu gotowe, wszystko nam się udało. Teraz musimy zniszczyć nasze dzieci, ponieważ tak. 3, 2, 1, czas będzie. Teraz. Nieźle. O. Nieironicznie chyba wszystko poszło zgodnie z planem. 10-50 loadless. Tak, to jest wszystko poszło zgodnie z planem. No, bardzo elegancko, w ogóle żadnych hiccupów. Tylko ten moment trochę tam przestrzeliłem, ale poza tym to... Poza tym to bardzo ładnie. No, mi się podobało. Ja bym jeszcze na szczęście resztę rano skraftował jeszcze z 2 czapki. I mean, będę cię podpuszczał, żebyś kraftował. Ja po prostu mogę robić to w nieskończoność, znaczy tak długo jak mam metal. No, dobra, to jest chyba... Nie, to jest na snajpera konkretnie. No to jeszcze raz. No to co, możemy sobie tu twórzmy, jakby już zostawmy resztę, bo nie muszą tego oglądać. To jest poważna poszetka. To nie jest poszetka, to jest poważna. To jest poważne, to jest poważne. To jest na wieczór. My tu sobie pokraftujemy jeszcze chwilę, a w międzyczasie myślę, że możemy się z wami żegnać. Następne rany nadchodzą, więc tak, ja się z wami żegnam. Narka ma swój płonący efekt. O, let's go.